Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2 i będziemy dzisiaj siać po strach wśród nocnych ścigantów. Tak jest, proszę Państwa. Mój Eclipse okrzyknięty w komentarzach pod ostatnim odcinkiem jako paskudny samochód, jako wieś tuning i w ogóle. A ja się tym wcale nie przejmuję. I powiem wam, niczym haker Bonzo, odpieprzcie się ode mnie. Nie no, ale tak na serio, mi się podoba taki Eclipse, jaki sobie zrobiłem. Wieś tuning. Pewnie byście wszyscy pomalowali go na czarno i wtedy by było fajnie, tak? Wtedy był taki Dark Shadow. Ale nie, jestem Lucek. Ja będę sobie malował tak, jak ja chcę. Okej, co on tu zrobił? Pojedziemy sobie jednego Outruna. Co on tu robi do cholery, ej? No, pff. Dobra, ma prowadzenie. Nie wiem, jakiś dziwny ten bot. O rany. Powiem wam, że po jakiejś dłuższej przerwie właśnie gram w Undergrounda. I... kurde. Dobrze robić sobie właśnie takie przerwy, żeby się nam gra nie znudziła. Gram też w inne nowsze ścigałki. Ale ta jest też fajna. O rany, co ja zrobiłem? Boże, kochany. No, co jest? Kurde, muszę się do manualnej skrzyni biegów przyzwyczaić. Gościu w ogóle gdzieś w inną stronę pojechał, ale nagle zawrócił i już jest zaraz za mną. Okej, okay. I myślę, że mu uciekniemy, jak nie włączy swojego super turbo, jak w tym właśnie NFS-ie jest. Ojej. Nie mam pytań, już się pojawił zaraz. What the fuck, man? Świetny początek odcinka, proszę Państwa. Powiem wam, że trochę mi się Corollą lepiej jeździło. Lepiej skręcała, wiecie, ale Eclipse jest szybszy. Jakoś do niego tutaj myślę, że przywyknę. Jest to mój ulubiony samochód. Dobra, teraz co robimy? Wjeżdżamy tu. Pewnie gościu pojedzie zaraz za mną. Powinienem trochę przyhamować przed tym rozjazdem. I uwaga! Jest! Unique spoilers! Great! Great! Po prostu great! Dobra, zobaczmy sobie na mapkę. Eventy. Na górze mamy drift. No pojedziemy sobie na górę. Tu na dole mamy... Ojejejej, jest tego do zrobienia sporo. Więc może załatwmy sobie drifty. Do driftów chyba będę miał inny samochód niż właśnie Eclipse, bo Eclipse z przednim napędem na drift... Nie, proszę Państwa, to jest mój ulubiony samochód, ale to nie jest wóz do driftu, niestety. Chyba że ktoś go kiedyś przerobi, żeby miał napęd na tył. Wiecie co, do driftu my sobie kupimy chyba Skyline'a. Chociaż to też jest samochód z napędem na 4 koła, więc... Ale takie samochody też mogą driftować, bez problemu. Chyba. Okej, okay, to chodźmy sobie w takim razie na długi, długi sprint. Audi TT. Co to jest? To jest Pontiac chyba, GTO. O Jezus, na dwójkę zmieniłem. Mamy tutaj Mustanga. Pontiaca chyba? Albo Vanshalla. Ojejejej. Nie mam pytań. No i dobra. Jedziemy sobie jakoś dalej. Ktoś mnie tam goni, ale ja się tak łatwo nie dam. Na razie jednak będę driftował tym Eclipse'em, bo wiecie... Nie mam teraz ochoty kupować jakiegoś nowego samochodu i go jeszcze tunigować. Poza tym Skyline jeszcze nie jest odblokowany. Ktoś tam prosił, żebym właśnie kupił jeszcze Skyline'a.
też bardzo lubię ten samochód i też można by właśnie go w garażu posiadać. Nie byłby to głupi pomysł. Więc tak sobie zrobimy. Albo, nie wiem, może Suprę kupię do driftów? Jeszcze się zastanowię. Spokojnie, jest czas na to. Teraz jedziemy sobie piękny sprint. I wchodzimy na ręczny. Czy to był dobry pomysł? Nie wiem. Gonią mnie tam z tyłu. Ale ja się tak łatwo nie dam. O Jezus, jak tego mojego Eklipsa strasznie zarzuca, wiecie? Dobrze. Musimy tutaj większe łuki robić na zakrętach niż tą koroną, którą miałem wcześniej. Ojej. Ojej. Goddammit. Kurde, ten poziom trudności się tutaj wyraźnie powiększył. Chociaż i tak to są wyścigi jeszcze łatwe. Najgorsze to są dragi, bo nie wiadomo nigdy co ci wyskoczy. Tak jak w poprzednim odcinku, nie wiem czy pamiętacie, ale z ostatnim dragiem tak się męczyłem, że postanowiłem po prostu odcinek skończyć i tyle. Grzejemy sobie już pełną parą. Te pierwsze odcinki tego sprintu nie poszły mi najlepiej. Ale teraz mam nadzieję, że pójdzie mi to zgrabniej tutaj między zakrętami. Ojej, ojej, what the hell. Nie, to jest koniec! God damn it! Kurde! I co? No i przegram. To jest bardzo trudna gra, jak to mówił Klocu. Oh man. Oh man. Dobra, sobie to powtórzę jednak. Ja muszę wygrywać, to nie jest tak. Kurczę, jest naprawdę ciężko. Drugi raz jadę ten wyścig. I już jest właśnie końcówka. Rozbiłem się przed chwilą chamsko, ale dobrze, że tego nie widzieliście, bo byście chyba już w ogóle przestali mnie oglądać. Na szczęście mam trochę jeszcze nitra w zapasie i mam nadzieję, że uda mi się teraz ukończyć na pierwszej pozycji. Dobra. Udało mi się przejść przez te chamskie zakręty i żadnego trafika nie uderzyłem. Udało mi się wygrać. Jakoś tam. Chodźmy do następnego, nie wiem, jakiegoś zadania, może coś sobie wykonamy. Podriftujemy trochę tym moim Eklipsem. Chodźmy tu jakiegoś gościa na wyzwanie, może zaprosimy. No i dobra, startujemy. Zobaczymy, co on tutaj wymyśli. Okej, na razie ho. Bardzo łatwo w tej grze jest kogoś zepchnąć, w sensie tak, żeby się obrócił. Okej, okay, co on zrobi? I się zatrzymał. Dobra, wygrałem. Teraz chodźmy sobie pojechać na te drifty. Tam gdzieś do góry mapy. Mamy jeszcze Street X. Tutaj mamy okrążenia. Pojedziemy sobie wszystko, spokojnie. Ja tu lepiej nikogo na pojedynek nie wyzywam, bo naprawdę ciężko jest ich zgubić w tej tutaj krainie. Krainie, kurde, gór. Nie ma tu żadnych rozdruk ani nic takiego. Jakichś rozjazdów. I ciężko ich zgubić, tych moich przeciwników na outrunie. Dobra, tu mamy pierwszy jakiś drift. Okej. To jest jeden z tych fajniejszych driftów. Okej. I uwaga, pięknie. Ej, ten Eclipse chyba będzie dobry do driftu.
Mimo, że ma napęd tylko naprzód, to zobaczcie, jak ładnie punkty się nabijają. Bez nawet wciskania ręcznego leci naprawdę pięknie. Trochę sobie tutaj dwójkę co przyszpilujemy, bo w zasadzie nie ma nawet sensu na tą trójkę zmieniać. Zobaczcie, ile mi się punktów nabija. Teraz się trochę rozpędzimy. I uwaga! O! Ale zaliczyło mi! Super! Przez całym uderzeniem, ekstra! Jakieś tam 100 tysięcy? O! Ej, powiem wam, że na skrzyni manualnej dużo lepiej się driftuje, no bo jak już lecimy w takim ślizgu, takim właściwie power slide'ie, to warto sobie wtedy tą dwójkę wrzucić i samochód zacznie nam lepiej tymi kołami boksować, bo na trójce troszeczkę jednak mocy traci. Okej, złapmy tu jeszcze pobocze piękne. I uwaga! Yeah! To jest właśnie mój ulubiony drift, gdzie może tyle punktów nabić. Czekaj. Wieś tuning też mi coś kurczę. Pięknie wygląda mój Eclipse. Odczepcie się ode mnie. Okej, i ukończone. Super, na pewno wygrałem. Zobaczcie, jaka różnica. Prawie dwukrotnie większa ilość punktów. Znowu coś odblokowałem, tak? Carbon, spoilers, mirrors. No dobra, to chodźmy do następny drift. No i okej, chodźmy sobie tutaj. Tu mamy trasę jakąś zamkniętą. Okej. Możemy sobie też tu podriftować, chociaż ja lubię właśnie te w górach takie drifty. Fajniejsze są. I zaczynamy zabawę. O, 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 aj. Niedobrze. Pięknie. Wow, to jest to. God damn it, za bardzo mnie zarzuciło. Przesterowałem po prostu, przyznaję się. Okej. Dalej, 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 dalej. Och, 20 tysięcy będzie, jest, 22, 3, 23 tysiące punktów. Pięknie, Lucek. Jedyneczką sobie tu podjedziemy i dwójeczka i co się stanie? I się stanie to, że mamy brak mocy, trzeba mojego Eclipse'a tutaj jakoś zupgrade'ować, żeby on nie był taki zamulony. Dobra, ale i tak jestem pierwszy, bez problemu. Aj, skopałem trochę. Trzeba więcej jedynki używać, bo widzę, że tutaj jest wiele takich podjazdów pod górkę gdzieś tam. I koniec. Też raczej wygrałem bez problemu, bo widzieliście sami. Było dosyć łatwo. Jeszcze mam jeden drift tutaj niedaleko. Od właśnie sponsora i za niego dostaniemy dużo kaski. Jedziemy sobie prosto do niego. O! Tutaj ktoś sobie tam jeździ, ale nas nie obchodzi, bo ich tu jest trudno zgubić, jak mówiłem. Nie będę się w to bawił, bo to by trwało chyba z pół godziny, jakby się z nim tutaj kiwał. Jesteśmy na miejscu. Oh yeah, to będzie to. Trudny, powiem wam, to jest drift. Bo jest wiele takich trudnych miejsc, ale punktów to można nabić tyle, że szok.
zdriftujmy trochę ładniej. Pięknie, pięknie. Oh yeah, oh yeah, tak jest. I uwaga. Niedobrze. Oh. God damn it. Fajnie, bo na automacie by mi się już dawno bieg przełączył na trójkę, a tak mogę sobie tą dwójką zobaczyć, ile tych punktów napijać. To jest magia po prostu. Oh yeah! Trochę sobie jedynkę tu podszpilowałem, okej. Dobra, pojedźmy jakiś ładniejszy drift. O, tu się trzeba rozpędzić koniecznie, bo tu wiecie co będzie. Wiecie co będzie. Teraz, żeby tylko tego nie spierdzielić. Oje, oje, prawie się udało. Brakuje mi jeszcze mocy w tym moim eklipsie. Muszę jakieś lepsze części włożyć. To da się tutaj ładnie wyjść, da się dojechać jakim fajnym, długim, pięknym driftem po tych poboczach. Niedobrze. Który ja jestem? Jestem już pierwszy. To jeszcze nie koniec. Dobra, to teraz spróbujmy ładnie tutaj podriftować z większą prędkością. Wow, prawie się udało. Chciałbym tak przy bandzie tylnym zderzakiem. Tokyo Drift. Ale się nie udało niestety. Zobaczcie, tutaj paradoksalnie, mimo że trasa była trochę chyba dłuższa nawet, to zdobyłem mniej punktów. Ale i tak kasy jest od... jest bardzo dużo. Dobra, zobaczmy co tutaj w tym. Maxi Tuning Cover Opportunity. Jak najbardziej trzeba to sobie wykonać. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia fajnego? Drifty sobie załatwiliśmy, sprinty, no mamy tutaj okrążenia. Zdaje się, że... wiecie gdzie? Pokażę wam myszką. Gdzieś tutaj może być jakiś ukryty drag albo coś w tym rodzaju. Tu może być jakiś ukryty drift. Tu jest drag, tu jest drag. Trzeba to wszystko posprawdzać, wiecie? Najpierw się udamy tutaj i zobaczymy, co tam słychać. Tutaj też może coś być. Trzeba popatrzeć, trzeba popatrzeć. Już patrzymy sobie. Zanim jeszcze dojechałem tam, gdzie chciałem dojechać, znalazłem ukryty sprint. On jest cholernie długi, ale pojedziemy go sobie, nie ma problemu. Kurde, teraz poziom naprawdę trudności się podniósł. Jest już dużo trudniej. Ale poradzimy sobie ze wszystkim, spokojnie. Jedziemy sobie ładnie tutaj skrótem. Pięknie. O rany, co to się... No, teraz jest już dużo trudniej, fajnie. Tylko, co on tutaj gościu robi? Przydałoby się jakąś hydraulikę tutaj zamontować do tego mojego eklipsa, prawda? No, ale to już... Może w następnym odcinku pobawimy się też z tymi głośnikami, z tymi bajerami, wszystkimi neonami i tak dalej. Okej. Idziemy sobie pięknie na trójeczce. I czwórka. Tutaj, gdzie teraz będę wjeżdżał, te ostre zakręty, raczej będziemy musieli się posługiwać trójką i dwójką. O rany, ale się spychają, zobaczcie. Kurde. Teraz jest naprawdę ciężko. Nie żartuję. O ile te pierwsze etapy gry były
No łatwiutkie, właściwie można było z zamkniętymi oczyma przychodzić, tak teraz robi się już naprawdę coraz trudniej. Zobaczcie, oni są zaraz za mną. I tylko jeden mój błąd i będą siedzieć mi na głowie. Doganiają, kurde. Okej, i teraz tutaj przez te slalomy idziemy sobie oczywiście prosto. Pięknie. Udało nam się to wszystko ładnie pokonać. Teraz już będzie koniec tego wielkiego, wielkiego, naprawdę dużego sprintu. Ojej, ojej, ojej. O, rany, doganiają mnie. O, the fuck, spadaj stąd. Spadaj stąd. Uciekaj stąd, koleś. Ja pierdzielę. O, kurde, jak mało brakowało. On przegrał. Masakra. No nic. Udało mi się wygrać. Moje clips. Może w następnym odcinku przejdzie jakieś małe przeróbki. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną aż do końca. I trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku z Need for Speed Underground 2. Na razie, cześć.